No, będziemy tatuśkami, to nie możemy powiedzieć tego osobno. Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. My zaraz oszalejemy ze szczęścia, dzieje się coś, na co czekaliśmy około 2 lat. 2 lata dojrzewaliśmy do tej decyzji, a mianowicie... Będziemy tatuśkami. Kochani, naprawdę to jest coś cudownego. My dzisiaj absolutnie nie planowaliśmy nagrywać takiego odcinka, ale nie możemy dłużej czekać. Zaraz mamy spotkanie z naszym syneczkiem. Naprawdę, słuchajcie, zdecydowaliśmy się na to, że będziemy mieli pieska. Bardzo długo do tej decyzji dojrzewaliśmy. Rasa! Dojrzewałaś, bo ja chciałem mieć pieska od zawsze, tym bardziej ja się w sumie wychowałem zawsze z pieskami. Od małego były zawsze u mnie w domu zwierzęta, i psy, i koty. Rasa była ustalona i wybrana już bardzo, ale to bardzo dawno temu. I przyszedł ten dzień, że w końcu możemy się z tym z wami podzielić. Ja już muszę się uspokoić, bo zaraz będziemy rozmawiali z obcą panią, no, która jest mamuśką naszego. Także dzisiaj będziemy mieli pierwsze takie poznanie. Mamy spotkanie na kamerce. Tak, oczywiście, no, na spokojnie. Trzeba, tak wiecie, ogarnąć emocje i się uspokoić, ponieważ to jest dopiero pierwsze spotkanie. Musimy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Patryk już wybrał wszystkie ubranka, wszystkie kolory, wszystko dla naszego. Najważniejsze jest to, że będziemy szukali kogoś, kto pomoże nam w wychowaniu tego psa, kto pomoże nas i nauczy nas, jak z nim obcować, jak go wychowywać, ponieważ jest to bardzo trudna, bardzo specyficzna, ale jakże urocza rasa. Na razie nic wam więcej nie powiemy, także widzimy się za moment. Zobaczcie, jaki seksowny tatuś łączy się na Zoomie. Jaką ja mam dzisiaj stylóweczkę, po prostu to jest sportowa elegancja, czapka, bo mam po prostu burdel na głowie niesamowity. Patryk jest dzisiaj tak nakręcony, że mówię sobie, człowieku, że ty jeszcze się nie zapakowałeś jakieś pendolino, nie pojechałeś do Katowic na Śląsk, gdzie obecnie się znajduje nasz nowy członek. Jeszcze nie można go odebrać, więc musimy troszeczkę zaczekać. Przemysław, loguj się tam i zaraz jak go nazwiemy, też już wiem, ale ja nie mogę jeszcze wam nic powiedzieć. Wiecie doskonale, że ja jestem niesamowicie emocjonalny, ale teraz, jak już naprawdę tak dojrzałem i poukładałem sobie to wszystko w głowie, że odkładamy na bok podróże, zresztą z tym pieskiem będziemy mogli też latać. Będzie oczywiście przy tym więcej zamieszania, więcej takiego starania, ale my jesteśmy po prostu na to gotowi. Ja jestem tak zadowolony, że nie mogę się opanować, nie wiem, co mam tutaj... Ja to się stresuję jakoś jak przed jakąś rozmową kwalifikacyjną. Nie, ja się w ogóle nie stresuję, ponieważ pani, dziewczyna, z którą rozmawialiśmy, no ona jest prawie w naszym wieku, więc tutaj jakby energia jest super, jak ona usłyszała, co my planujemy, jak my opowiadamy, jak się chcemy dla tego pieska poświęcić, no to naprawdę było widać, że ona też chce w dobre. Zresztą w ogóle ta rasa, jest bardzo ciężko dostać się, żeby takiego pieska dostać. Przemysław, zaraz, o poczekajcie, ja obrócę kamerę i Przemysław opowie wam, jakie były trudności w uzyskaniu w ogóle zgody. Jakie rzeczy trzeba było wypełnić, żeby takiego pieska zdobyć? Przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chodzi o osobowość, z tego względu, że te pieski są bardzo wrażliwe, bardzo czułe, ale bardzo dynamiczne, więc one oczekują od właścicieli, że właśnie też tacy będą, czyli wrażliwi, spokojni, towarzyscy, obecni przede wszystkim, ale z drugiej strony tacy, którzy będą mieli też czas na to, żeby z pieskami się wybiegać, wyszaleć, żeby one mogły spożytkować tą swoją energię, zwłaszcza jako szczeniaki, bo są bardzo takie, wiecie, aktywne fizycznie, więc dla Patrycjuszka to może być nie lada wyzwanie. Nie, no absolutnie to nie będzie żaden problem, ale one też bardzo nie lubią zostawać same. One są bardzo takie... No towarzyskie, to co powiedziałeś, nie wiem, Przemysław, ja się nie mogę skupić, jak ja na tej rozmowie będę się zachował, przecież za wariata mnie weźmie. Tak, ale naprawdę mega się cieszymy, kurczę. Boże, denerwuję się. Naprawdę. Jak to się łączy? Weź odpal tutaj. Ja bym chciał się normalnie zachowywać, bo naprawdę nie dostaniemy tego psa. Boże nie, ej, słuchajcie kochani, naprawdę to będzie jakiś cyrk. Nie wiem, co tu się robi w ogóle? Jezus! Dobra, to co? Włączamy się, a ty hamuj piętą. Tak, ja już się po prostu stopuję, kochani, trzymajcie za nas kciuki. Cześć! Hej, hej, słyszymy się? Pokażę wam może najpierw tego małego harpagana, co? Dobrze. Jeszcze są rozbrykani i pojedni i teraz po prostu są w fazie zabawy. Wisiu, to jest uszka złożone, więc wie, że się o nim mówi. Boże, no one są niesamowite po prostu. Wybacz, ja mogę robić dziwne miny, bo ja nie mogę się skupić. On jest tak rozczulający, że po prostu to jest jakiś obłęd. O, to wasz. Okej. Domaga się atencji. Ale powiem ci, że on piękny ma ten kolor, taki nieoczywisty i on w zależności od światła raz jest taki beżowy, a raz jest taki szarawy. On ma takie spojrzenie, że jak on się położy, tak się na ciebie spojrzy, to mam poczucie, że on kuma, nie? Okej. Tu zabawa, tu jedzenie, tu coś tam, a ten się tak potrafi położyć, usiąść obok ciebie i wiecie, taki domator. I jeszcze pod takiego słodziaka to już w ogóle, ale no chcielibyśmy po prostu, żeby no nie było tak, że mamy rodziców, to on zostaje, a my sobie wyjeżdżamy. W ogóle czegoś takiego nie bierzemy pod uwagę, bo będziemy tęsknić najnormalniej w świecie. Tak, no żeby wam się przyjemnie żyło z nim i no to nadajecie taki imię. No tak. Kradnie serce. No jest uroczy. I tak się dopytywałeś o jego rozmiar, nie wiem, czy uda cię pokazać z klinkiem, no on ma tą łapkę, zwłaszcza po łapce widać, że on ma taką drobniejszą tą łapkę w stosunku do kranika i no nie będzie miał się powyżej 38 cm, no nie może mieć. Chwilowa agresja. Tak, ta automatyzacja mnie kiedyś po prostu wykończy. Kochani, stwierdziliśmy, że usiądziemy teraz i nagramy takie sprostowanie, taką pigułkę wiedzy na ten temat. W ogóle wczoraj tak się podekscytowaliśmy tym wszystkim rozmową z pieskiem. Trwało to ponad 2,5 godziny. Prawie dobiliśmy do 3 godzin. Jesteśmy w niesamowitych emocjach, ponieważ jeszcze przed momentem otrzymaliśmy bardzo ważną dla nas informację. To za chwilę. Nie, Przemysław, nie za chwilę, kochani, ruszamy z budową naszego domu. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, jesteśmy w takim szoku i w takich emocjach, bo naprawdę idzie to wszystko nam jak po maśle. Jesteśmy sami w szoku i wszyscy są w szoku, że tak nie wiem, czy widzicie, ale Patrycjuszek przed chwilą po prostu płakał jak bubr z tych wszystkich emocji. Bo nie chcę już tutaj na wizji się rozczulać, bo naprawdę jest tego wszystkiego za dużo. Ja staram sobie z tymi emocjami radzić, ale dzieje się to wszystko w tak zatrważająco szybkim tempie, no i jeszcze do tego rozpoczął się remont tutaj u nas nad głowami i wyprowadza nas to z równowagi. Także chyba te remonty po prostu nam towarzyszą cały czas. Odkąd się przyprowadziliśmy do naszego mieszkania, to pierwsze półtorej roku to też było po prostu ciągłe remonty, które nam przeszkadzały. Co można wiercić cały czas, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale dobrze, przechodzimy do najważniejszego tematu, czyli do naszego pieska, do rasy, na jaką się zdecydowaliśmy i tylko o tej rasie tak naprawdę myśleliśmy i braliśmy ją pod uwagę. Jest to harcik włoski. Kochani, innego pieska naprawdę sobie nie wyobrażaliśmy, nie zdecydowalibyśmy się też na pieska z... jak to się nazywa? Schroniska. Ze schroniska. Nie chcemy tutaj tego tematu jakoś tak bardzo roztrząsać. Każdy ma prawo do decydowania i wyboru. My nie chcemy, żeby to się stało obiektem dywagacji, sporów, komentowania itd. Informujemy was, jaką dorosłą, świadomą, wyczekaną decyzję podjęliśmy. Trwało to ponad 2 lata i nie chcemy, żeby ktoś nam tutaj jakieś dziwne insynuacje uskuteczniał pod tym filmem. To ma być film radosny, szczęśliwy. My będziemy najlepszymi tatuśkami dla tego stworzenia, jakich tylko może sobie wymarzyć. Tak, także harcik włoski tak naprawdę za nami, jak Patryk wspomniał, chodzi już od 2 lat i dorastaliśmy do tej decyzji, bo wiemy, że jest to rasa bardzo wymagająca, z tego względu, że pieski są bardzo drobne, bardzo delikatne, są bardzo wrażliwe, bardzo emocjonalne, bardzo takie towarzyskie, więc chcieliśmy dopasować tak jakby psa, albo dopasować nasz styl życia do psa, bo to teraz tak się właśnie odbywa, że to nie bierze się po prostu psa pod opiekę, tylko tak naprawdę trzeba spełnić multum kryteriów, żeby dostać tak jakby zgodę na zakup takiego pieska, więc musieliśmy przejść też szereg takich rozmów. Wczoraj właśnie mieliśmy taką jedną rozmowę, która właśnie trwała bardzo długo, zapoznawcza. Po pierwsze widzieliśmy pierwszy raz na żywo, na wizji naszego... No tutaj będzie w tym filmie, będą fragmenty naszej rozmowy, jak go zobaczyliśmy i tak dalej. My oczywiście widzieliśmy go na zdjęciach, na różnych materiałach innych, ale po prostu tak wiecie, no prawie na żywo go zobaczyliśmy, ponieważ on jest oddalony od nas około 4 godzin. Ja zaraz oszaleję, jak nie wyłączą mi tego wiercenia. Jesteś tak emocjonująco nakręcony, że tą wiertarkę, Boże, aż się oplułem, tą wiertarkę zaraz tutaj uduszę przez nasz sufit. Ale dobrze, skupmy się na piesku. Piesek jest piękny, cudowny, możecie obstawiać, ponieważ jeszcze wam nie powiemy, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. Oraz bardzo byśmy chcieli, żebyście pomogli nam wybrać imię dla tego stworzonka. Także piszcie w komentarzach, jak powinien się nazywać, wabić. My już mamy oczywiście w głowie pewne imiona, ale chcemy jeszcze, jesteśmy otwarci, no mamy jeszcze do odbioru prawie ponad 4 tygodnie. Tak. 4 tygodnie do odbioru naszego syneczka, także mamy czas na zastanowienie się. I mamy też przede wszystkim czas na to, żeby się odpowiednio do tego przygotować, więc wczoraj już zamawialiśmy takie pierwsze rzeczy, czyli klatkę taką, żebyśmy mogli go spokojnie odebrać w samochodzie, żeby czuł się bezpiecznie. Transporter do samolotu, miseczki, różne zabawki edukacyjne. My bardzo będziemy chcieli postawić na edukację tego pieska, żeby on się nie nudził. Oczywiście wszystko z zachowaniem rozsądku, żeby go nie męczyć. My żadnych ambicji swoich na tego zwierzaczka nie będziemy przerzucali, po prostu chcemy, żeby miał fajne życie, żeby korzystał z tego życia i żeby był członkiem naszej cudownej rodzinki. Będzie naprawdę ekstra. Nam brakowało takiej energii, takiego szczeniaczka, takiej miłości. My tej miłości w sobie mamy naprawdę bardzo dużo. Jak doskonale wiecie, na dziecko się nie zdecydujemy, nie chcemy go mieć, ale o piesku Przemysław cały czas mi mówił. To jest też moje troszeczkę takie marzenie z dzieciństwa. U nas w domu nigdy nie było psa. Mieliśmy wyłącznie i tylko rybki. Rybki, no, których nie można pogłaskać, z którymi nie można się zżyć, a jednak piesek bardzo, ale to bardzo za nami chodził. Teraz jest idealny czas, tym bardziej, że rozpoczynamy budowę. Będzie gdzie z tym pieskiem jeździć. W naszym lesie, w tamtej okolicy będzie naprawdę wiele miejsc, gdzie możemy tego pieska zabrać i możemy pokazywać mu świat. U mnie to było zupełnie inaczej, bo ja się zawsze wychowywałem ze zwierzakami. Psy zawsze były w domu, koty też były w domu, miałem też i świnki morskie, więc te zwierzaki zawsze były i dla mnie to jest takie, no, dopełnienie tego takiego ogniska domowego. Dokładnie, pięknie to ująłeś i tak jak Patryk wspomniał, naprawdę czujemy taką też potrzebę, żeby tą naszą miłość przelać właśnie na stworzonko, którym będziemy mogli się opiekować, którym będziemy mogli... Będziemy tatuśkami! Ja nie mogę się opanować, naprawdę, w ogóle zobaczcie, jak się tak ubraliśmy. Ty jesteś na niebiesko, na chłopca, ja na różowo, na dziewczynkę, na suczkę, więc kochani, naprawdę strzelajcie, co to będzie, rasę znacie, dajcie w ogóle znać, co sądzicie o takim wyborze. To taki gender review, tak? Tak, no, możemy coś takiego zrobić. Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jeszcze ta informacja o naszym domu to jest po prostu obłęd. Nie mam zielonego pojęcia, ale stwierdziłem, że jakoś tak się cały czas cię tutaj napastuję i przesuwam, że kamerę również przesunę. Przemysław, ja cię przepraszam, że ja cię tak maltretuję, ale my po prostu teraz będziemy tworzyć rodzinkę, więc ja jeszcze więcej, kochani, się martwię, że Przemysław całą miłość, którą darzy mnie, przeleję na tego pieska, ja zostanę taki sam, więc teraz, póki mam go w samotności jeszcze... Wczoraj się właśnie śmiałem, że jak będzie mnie Patryk wkurzał, to razem z tym pieskiem zakopiemy Patryczka gdzieś na naszym... No i wiecie, on mi tak... I mówią sobie, że nasz pieseczek wykopie po prostu dołek, ja Patryka zakopię. On mi cały czas tak mówi, ja się martwię, że tą całą miłość przelejesz na naszego pieska, ty mnie mówisz, że mnie z nim zakopiesz i to jest właśnie... Nie z nim, a w sensie... No on ci pomoże. Tak, tak. Nie, on będzie mnie po prostu kochał, wielbi, ja go będę głaskał, maltretował tak jak ciebie, więc ty będziesz miał odrobinę spokoju, więcej przestrzeni, wszyscy będą zadowoleni. I powiedzcie mi, czy to nie jest złośliwość losu? Przemysław właśnie poszedł na spotkanie, wiercili dotychczas niesamowicie. Przemysław poszedł na spotkanie, cisza jest jak makiem zasiał. Nikt nie wierci, nikt nie hałasuje, nikt nie remontuje, a ja chcę oczywiście ten film, ten odcinek nagrać z Przemysławem, żebyśmy mieli ogromną pamiątkę, także czekam na niego, ekscytuję się tym wszystkim w samotności, dzwonię do babci, do mamy, do taty, do wszystkich, żeby naprawdę pocieszyć się tymi cudownymi nowinami, a z wami widzimy się za moment, jak Przemysław skończy spotkanie i będzie tutaj cisza jak makiem zasiał. Musieliśmy się na chwilę przenieść do samochodu, żeby skończyć tego vloga, jednak ta wiertarka z nami wygrała. To jest bardzo dziwne, że człowiek musi wyjść no prawie z własnego domu, żeby nagrać i w spokoju coś opowiedzieć, no ale niestety taką mamy robotę, taką mamy pracę, żeby i was, i nas to nie wkurzało, nie denerwowało. Jesteśmy w naszym wehikule i dokończymy temat odnośnie naszego pieska. Tak będzie takie dziwne cięcie, bo no zaczęły się sceny dziać. Chyba wspominałem o tym, że to jest po prostu rasa piesków, która jest bardzo wymagająca i bardzo potrzebuje właśnie takiej czułości, opiekuńczości. Jak wiecie, harciki są bardzo małe, bardzo kruche, często może dochodzić gdzieś do złamań, ale są to zazwyczaj złamania gdzieś bardziej mechaniczne, gdzie na przykład piesek skoczy z jakiejś wysokości albo się czegoś przestraszy, na coś wpadnie. Poślizgnie się na jakiejś śliskiej nawierzchni. Trzeba po prostu mieć oczy otwarte i obkrążać swoją głowę cały czas, żeby nic temu małemu stworzeniowi się nie stało. Dodatkowo trzeba bardzo pielęgnować jego zęby, codziennie mu je szczotkować, więc to też jest taka czynność, którą my akurat uwielbiamy robić, jak widzicie po naszych uśmiechach akurat zęby. Ja przy tobie się nie chcę uśmiechać, bo Przemysław teraz był na oczyszczaniu, ja też byłem na oczyszczaniu, ale on ma taki kompozyt jasny na tej swojej protezie, że aż mi wstyd jest się przy nim uśmiechać, a to zawsze ja miałem najjaśniejsze zęby, ale dobrze, mnie o mnie także dziś. Ja nie mogłem być gorszy, dlatego sobie wstawiłem po prostu sztuczną szczękę, która razi. Generalnie harciki to jest rasa dedykowana dla osób, jak to się mówią, idealny kandydat to jest freelancer pracujący z domu, który ma dużo czasu na to, żeby właśnie wychodzić z harcikiem, żeby go też uczyć, bo to są psy, które potrzebują bardzo dużo takiej uwagi, nauki, są bardzo podatne w ogóle na różnego rodzaju treningi, szkolenia, ale bardzo szybko się nudzą, więc trzeba im po prostu, wiecie, cały czas je stymulować do tego. One się szybko też nudzą, uczą się w miarę szybko, ale lubią się uczyć krótko, intensywnie, tak samo jak jeżeli chodzi o wybieganie się. One nie potrzebują biegać 3-4 godziny dziennie, tylko na przykład na godzinkę, ale mieć taki bardzo intensywny ten czas, wybiegać się, wyszaleć i potem wrócić pod kocyk, wrócić pod kołderkę. One kochają spać z właścicielami, ze swoimi panami, ze swoimi tatuśkami. No, my obstawiamy, że nasz piesek będzie spał razem z nami. Ale co jest śmieszne, bo tak jak rozmawialiśmy właśnie ze wszystkimi dookoła o tym, że chcemy pieska, wszyscy mówią, nie, to jest taka odpowiedzialność, absolutnie nie, nie dacie rady, za dużo podróżujecie, a jak podzieliśmy decyzję, to już każdy zaciera rączki. Tak, będziemy mieli pieska. Wszyscy nie mogą się doczekać. Chodzi też o to, że po prostu harciki bardzo potrzebują takiej zmiany i też muszą się przyzwyczaić do nowych miejsc, do nowych ludzi, więc nie chcemy zrobić tego naszego psiaka po prostu takiego, wiecie, dzikusa, który będzie taki zbojaźniały, że się będzie wszystkiego bał, więc chcemy właśnie z nim wychodzić i na spacery wśród ludzi. Nawet nam powiedziano, że warto przejechać się metrem, warto przejechać się tramwajem. On już jeździ nawet wszystkimi tymi miejskimi takimi środkami komunikacji, no oprócz samolotu. Kończąc ten film, kończąc tę emocjonalną wycieczkę, chcemy was jeszcze zaprosić na naszą stronę internetową. Wiemy, że skończyły się teraz wakacje, jest czas, kiedy możecie się poświęcić i skupić na różnych innych rzeczach. Bardzo dużo jest opinii takich mega pozytywnych o naszych zapachach, o naszych perfumach. Jest to idealny czas, żeby tę jesień rozpocząć z naszą marką, z naszymi perfumami, z naszymi zapachami. Bardzo nam by na tym zależało, żeby osoby, które jeszcze się zastanawiały, próbek w świat poszło naprawdę tysiące, więc wszyscy, którzy, bo my się po prostu, ja wam powiem, dlaczego my o tym mówimy, boimy się bardzo, że w listopadzie i w grudniu zaskoczycie nas taką ilością, bo wiemy też, jak się przygotowujecie pod święta, pod to wszystko, z takiego dobrego serca, żebyście pomyśleli o nas i o naszych mocach przerobowych, ponieważ my to wszystko robimy sami, pakujemy, wysyłamy. Cała otoczka jest zrobiona z myślą o was, dlatego prosimy was, jeżeli wiecie, planujecie i tak dalej, kupujcie, zamawiajcie już teraz, ponieważ mamy tylko 4 ręce, niedługo będziemy mieli 8 łapek. Tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy, na jesień startujemy z nowościami, jeżeli chodzi właśnie o zapach perfum i dodatkowo startujemy z nową kolekcją Home Collection z dyfuzorami zapachowymi do wnętrz, więc po prostu troszkę się boimy, że jak to wszystko wystartuje i ta wizja zbliżających się świąt Bożego Narodzenia może nam po prostu zabraknąć mocy czarobowych. A tym bardziej wizja rozpoczęcia budowy domu, gdzie będziemy jeździli w kółko i tak dalej. My się tu absolutnie nie żalimy, tylko prosimy osoby, które są zdecydowane i wiedzą, że będą kupowały, zróbcie to jak najszybciej, bo będzie też do wychowania nasz syneczek. My tak w ogóle mówimy o syneczku, a cały czas mówimy, że... Ty mówisz o syneczku. Że będzie do chłopiec czy dziewczyny, tak? Ja pierdzielę, właśnie zdałem sobie z czegoś sprawę, ale dobrze, może wkręcicie się w tą psychozę, którą tutaj w tym vlogu stworzyłem. Kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. Chcesz coś jeszcze dodać? Nie, ja może tego już nie będę po prostu komentować. To jest dla nas fantastyczny, cudowny czas, cudowny dzień. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami, że tworzycie z nami tę cudowną rodzinkę. Zapraszamy was na naszą stronę internetową, która tutaj się pojawi. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, zapraszamy was na nasze Instagramy. Tutaj oznaczę wam Instagram Przemysława. Tutaj pojawi się mój Instagram. Myślę, że tam jakiś pierwszy zalążek naszego dzieciątka się pojawi. Może, także... Słuchajcie, jeszcze go nie odebraliśmy, a my już po prostu wariujemy, już po prostu przeglądamy różnego rodzaju rzeczy dla pupilków, tak żeby mógł się jakieś zabawki edukacyjne... Przemysław, kończymy tego vloga, bo my możemy o nim rozmawiać cały czas. Zobaczcie, jeszcze jakaś landara lafirynda stanęła nam tutaj za plecami. Kochamy was, ściskamy, dziękujemy, zapraszamy do komentowania tego odcinka i widzimy się już w kolejnych vlogach na naszym kanale. Dziękujemy, do zobaczenia, pa!